Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku dotyczącym tworzenia smart kontraktów na platformie Ethereum. W tym odcinku poznamy słowo kluczowe import i zobaczymy, jak sprawić, aby raz napisany kod móc używać w wielu miejscach. Także serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Dla przypomnienia podam, że pełen kod źródłowy wszystkich części zarówno tego pierwszego sezonu, jak i obecnie nagrywanego przeze mnie drugiego. Wszystkie kody źródłowe dostępne są na GitHubie, także jakby ktoś miał jakieś jeszcze problemy, czy coś by wymagało dodatkowego wyjaśnienia, to zapraszam na GitHub i oczywiście do zadawania pytań w komentarzach. Teraz część szósta tego drugiego sezonu, czyli poznamy słowo kluczowe import. Jak pewnie zauważyłeś, tutaj w prawej części ekranu kod źródłowy został podzielony na dwa pliki. Na pewno też zwróciłeś na to uwagę wiele razy przeglądając kod na Etherscanie. To wynika z tego, że w ten sposób prezentowany kod jest bardziej czytelny, łatwiej nim zarządzać oraz umożliwia również ponowne wykorzystanie danego fragmentu przechowywanego w jednym pliku pomiędzy smart kontraktami. Czyli jeśli ja napiszę sobie jeden smart kontrakt, mogę go zachować w jednym pliku, mogę go trzymać w oddzielnym pliku, a następnie ten plik zaimportować do jednego czy do drugiego kolejnego smart kontraktu, który piszę. I taka właśnie jest idea tego importowania. I właśnie żeby to zrobić, zgodnie tutaj z poleceniem w zadaniu, korzystamy ze słowa kluczowego import. Następnie wskazujemy plik, który ma zostać zaimportowany. Ważne tutaj jest to, aby ta ścieżka rzeczywiście odzwierciedlała to, jak te pliki względem siebie są przechowywane na dysku, czy tam, gdzie je aktualnie trzymamy. Tutaj akurat nie mam możliwości pokazania tego, ponieważ działamy w środowisku w przeglądarce internetowej i w takim jakby symulatorze. Niemniej jednak, gdy będziemy takie pliki trzymać na dysku, warto zwrócić uwagę na to, czy one tutaj są na tym samym poziomie, jeśli chodzi o strukturę katalogów. Także dodałem polecenie, oczywiście na końcu jeszcze średnik i w tym momencie sprawdzimy, czy wszystko zagrało tak jak trzeba. Tak, dzięki temu mamy możliwość wykorzystywania tego, co jest w pliku Zombie Factory w nowo utworzonym pliku Zombie Feeding. Także na ten moment to już wszystko. Zapraszam Cię do kolejnej części tego kursu.